Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie. No trochę pochmurny mamy ten poranek. O pogodzie i już deszczowy. Za chwilę, ale 24 maja, to się na pewno zgadza. Imieniny dzisiaj obchodzą Joanna, Zuzanna oraz Amelia, a my jesteśmy Kacper i Iwona. Jak pięknie nas przedstawiłeś. Bardzo się cieszę, że się tym razem nie pomyliłeś. Tak. A to jest oczywiście program O Polskie, o poranku. Drodzy Państwo, z nietypowych świąt mamy dzisiaj Dzień Cyrylicy, Europejski Dzień Parków Wodnych, Europejski Dzień Parków Narodowych również, Dzień Ślimaka, Święto Wojsk Specjalnych oraz Dzień Braci. No to tych dni mamy dzisiaj sporo, a jeżeli chodzi o artystów, których dzisiaj tutaj zobaczymy, nawet za chwilkę, to będzie dla nas śpiewał zespół Say Yes. Potem z nimi nawet troszeczkę porozmawiamy, a poza tym... Poza tym będzie o biegu koziołków, który już w najbliższą niedzielę w Kędzierzynie Koźlu. Mamy również patronat nad tą imprezą, ale powiemy, dlaczego warto wziąć w niej udział. Bieg na 10 km, może Kasprze się skusisz? 10 km, jesteś w stanie przebiec? Lekką rękę, to w jakim czasie. Zobaczymy. W takim czasie jak na przykład Złote Dzieci na zgrupowaniu w Spale i właśnie dzisiaj na ten temat między innymi porozmawiamy. O programy dla niezwykle zdolnych sportowców, młodych, ale może zaowocują po prostu w przyszłości, dlatego trzeba w nich inwestować. Będzie z nami także Michał Pogoda, czyli nasz specjalista od strony internetowej, od mediów społecznościowych. Ciekawe, co ciekawego nam dzisiaj przygotował. Coś cesarz internetu wymyśli. A poza tym to chyba wszystko, jak tak patrzę na nasz scenariusz. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Podziel się wspomnieniami. To znaczy, że możesz nagrać się na telefon i wysłać szybciutko do Archiwum Państwowego właśnie to w swoje wspomnienie, a możesz na przykład dzięki temu wygrać staż operatorski w TVP Opole. No proszę, jak to łatwo zrobić. No to teraz jeszcze zerknijmy sobie na mapkę pogodową, jak to dzisiaj będzie wyglądało. A wszędzie będzie padać. To jest zła informacja, plus 18 stopni, co prawda tutaj na północy regionu, na południu plus 17 to maksymalna 1016 hektopaskali. No ale to i tak słabo, bo będzie padać. To możemy być smutni. Ciekawe, czy zmokną studenci w pochodzie dzisiaj. No, na pewno troszeczkę zmokną. Chociaż tam widziałem, że dziś do 12 ma padać, potem ma nie padać. Tak, o 13 żakinada, to może akurat się wstrzelam. No tak, to teraz zapraszamy jeszcze na występ zespołu Say Yes, a konkretnie będzie to utwór Wymyślę Cię. Wczoraj grali na Piastonaliach. Tak właśnie robię noc po nocy i to powtarzam dzień po dniu. A to dlatego, że cię nie ma, nikt nie widział ciebie tu. Wymyślę cię i ciało dam, tak bardzo chcę nie zostać. Wymyślę cię i ciało dam, tak bardzo chcę nie zostać sam. Wymyślę cię. Wymyślę cię.
bardzo chcę nie zostać sam. Wymyśleć się tak bardzo chcę nie zostać sam. Ależ mi się podobało. Tak, zespół Seje z utworem Wymyślecie. Potem jeszcze z artystami nie dość, że porozmawiamy. No to jeszcze posłuchamy drugiego utworu Kochanka. Warto sobie zapisać zespół Seje. Ale ja myślę, że tak przyjemnie jest rozpocząć dzień od ich utworu. No to zdecydowanie. Tym bardziej chcieliśmy przywitać oczywiście wszystkich widzów na Facebooku, z którymi jeszcze tak będziemy razem przez te tak pi razy drzwi 8-10 minut, a potem zapraszamy przed telewizor. Dokładnie tak. A tymczasem na naszej kanapie pierwszy gość, pani Anna Prus z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie Koźlu. Witamy pięknie. Witam serdecznie. A porozmawiamy o biegu koziołków, który już w najbliższą niedzielę, prawda? Tak, już za 4 dni, 28 maja w Kędzierzynie Koźlu odbędzie się już 7. edycja biegu koziołków pod patronatem prezydenta miasta Kędzierzyna Koźla, na którą właśnie chciałam serdecznie wszystkich zaprosić. Jakie dystanse są do wyboru, w którym można pobiec? Powiem tak, koronnym naszym dystansem to jest 10 kilometrów, od tego żeśmy zaczynali. Natomiast w tym roku taką nowością, ze względu na to, że ten trend biegania bardzo mocny jest, dołączyliśmy jeszcze dystans 5 kilometrów. Pętle, które mamy w mieście naszym, są atestowane. Pierwszy raz w tym roku właśnie atestowaliśmy tą trasę. Polski tak więc, Związek Lekkoatletyki, dokładnie, tak? Dokładnie, jest trasa zaatestowana, tak więc tym bardziej zapraszamy do Kędzierzyna. Można naprawdę rzetelnie zmierzyć swój czas na tym dystansie. Tak więc 5 i 10 kilometrów i oczywiście imprezy towarzyszące, bieg dzieci i młodzieży i tutaj... Każdy wygrywa, każdy otrzymuje medal, tak więc już się wygrywa w momencie, kiedy wyjdzie się z domu i po prostu przyjdzie do nas, by biec z nami. A jaka to jest trasa? Trudna? Łatwa? Nie, to jest trasa bardzo łatwa. Płaska przede wszystkim, dlatego mamy nadzieję, że będzie najszybsza na opolszczyźnie. Tak więc tutaj... Bo w Nysie jest też, słyszałem, bardzo taka przyjemna dla biegaczy, tak, do bicia rekordów. Tak, prawda? Bardzo fajna i dlatego chcieliśmy, żeby ta nasza trasa również była przyjemna dla naszych biegaczy. I różni się oczywiście od tras, które są w okolicach, no ale nie ukrywam, że my współpracujemy z naszymi stowarzyszeniami na terenie Kędzierzyna Koźla, natomiast oni zapraszają swoich przyjaciół ze wszystkich ościennych miejscowości, tak więc biegamy razem na opolszczyźnie. Widzimy właśnie zdjęcia z poprzednich edycji tego biegu i proszę spojrzeć, tam wszyscy biegną z uśmiechem. Czyli ta trasa jednak nie męczy. Nie, ta trasa nie męczy. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku dodatkowo będziemy mieli kluby kibiców na trasie, konkurs kibicowania. Tak więc biegacze będą wspomagani przez kibiców, przez mieszkańców miasta, którzy aktywnie biorą udział w tym biegu. Więc dzięki biegaczom mogą wygrać mieszkańcy miasta, natomiast biegacze wygrywają dzięki właśnie wsparciu naszych kibiców. Jaki macie rekord trasy? Jak to zeszliśmy już poniżej 30 minut, to jest 29 tak, i 56, tak więc mamy nadzieję, że w tym roku z racji tego właśnie, że trasa jest płaska, uda się ten rekord pobić. Ale to jest tak, że jeżeli od tego roku dopiero macie atest, to tamten rekord poniżej... No nie będzie ważny, aczkolwiek mam nadzieję, że będzie troszkę motywujący, no i w tym roku na pewno, mam nadzieję, że ten rekord padnie i już będziemy się go trzymali przez kolejne lata. W ubiegłym roku w tej imprezie wzięło udział blisko 600 uczestników. Ilu tym razem się spodziewacie państwo? Ilość uczestników jest określona na podstawie ilości, która się w ogóle pojawia. Natomiast w tym roku już widzimy, że po zapisach jest to 100% więcej osób. Tak więc 1200? Nie. Tutaj mówimy o uczestnikach całej imprezy. Natomiast samych biegaczy było 250. Tyle samo dzieci, więc było 500 uczestników. Natomiast w tym roku w samym biegu głównym już teraz jest
jest zapisanych ponad 500 osób. Zobaczymy, jak to faktycznie, ile osób stanie na starcie, ale już nie możemy się doczekać. A są jacyś tacy zawodowcy już zapisani? Czy, bo słyszałem, że oni lubią czekać do ostatniego momentu. Dokładnie, dokładnie. My prawdopodobnie ich spotkamy już na linii startu, tak więc tutaj czekamy. Oczywiście mamy naszych utytułowanych mieszkańców miasta, Jacek Sobas znany, tak więc mam nadzieję, że też się oczywiście pojawi. W tym roku mamy także nowością, będą pekmakerzy, którzy będą biegli na określony czas, tak więc ci, którzy chcą swój rekord życiowy osiągnąć, po prostu muszą się ich trzymać. A czy to jest też impreza dedykowana całym rodzinom, że faktycznie może przyjść tata, mama, no i dzieci, które biorą wzór ze swoich rodziców, żeby żyć zdrowo, ze sportem za pan brat? Oczywiście. Oczywiście ideą w ogóle całego biegu Koziołków jest impreza rodzinna. To jest impreza, gdzie zaczynamy właśnie imprezami towarzyszącymi dla biegu dzieci i młodzieży. Wówczas dzieci mogą startować właśnie w momencie, kiedy potrafią już biec, no bo jedynym obostrzeniem jest to, że rodzic nie może po prostu wziąć dziecka na ręce i z nim pobiec, ale właściwie w momencie, kiedy dziecko już nabyło tą umiejętność tej formy ruchu i dobiegnie do mety, ten krótki odcinek już otrzymuje medal. Tak więc oczywiście najpierw rodzinę. Dla dzieci przygotowane jest mnóstwo atrakcji. Będzie w tym roku możliwość skorzystania z tatuaży airbrush. Więc mam nadzieję, że przez 2 tygodnie jeszcze dzieci pochodzą z tym, że tak powiem, koziołkiem na ramieniu. I będą wspominać bieg. I będą wspominać i będą pokazywać, że pobiegły przede wszystkim. Bo to myślę, że oprócz medalu to jest takie budowanie przede wszystkim tej świadomości, że sport to zdrowie i tak powinniśmy spędzać wolne czasy. Niezwykle modne teraz stało się bieganie, znaczy modne już było z 5 lat temu, ale teraz mamy bieg za biegiem, dycha za dychą. Z maratonami jest inaczej, bo to jest potężna organizacja. Dlatego, że ja myślę, że trzeba rozruszać społeczeństwo, które gdzieś tam jednak trochę się zasiedziało, powiedzmy sobie szczerze. Państwo, zapraszacie również na Facebooka. Ja myślę, że tam szukajmy młodzieży. Ona tam po prostu jest, tak? Z tymi telefonami to jest, myślę, taka nasza będzie powoli choroba cywilizacyjna. Uciekajmy od tego jak najbardziej. Myślę, że sam bieg, tak, gdziekolwiek się wyjdzie, rano, wieczorem, nie ma znaczenia. Wszyscy biegają. Też w tym biegu stawiamy na to, żeby bezpiecznie biegać, więc gadżet, który Państwo otrzymają, którzy się zapisali, odbiorą pakiet startowy i idzie w kierunku bezpieczeństwa, tak więc opaska, którą Państwo otrzymają biegając w momencie założenia na nogi, ona informuje, że biegacz biegnie, że go widać z daleka, oświetlenie LED, więc chcemy, żeby to był mimo wszystko bezpieczny sport, bo właściwie gdzie się, tak jak powiedziałam, nie wyjedzie, nie zobaczy, wszędzie ludzie biegają. Świetnie, że jest boom, ruszajmy się, to jest jak to mówią, najtańsza forma ruchu, więc korzystajmy z tego dobrodziejstwa i po prostu zapraszam przede wszystkim do tego, żeby sprawdzać się rzetelnie poprzez pomiar czasu właśnie na biegu Koziołków. Pani Anno, bardzo serdecznie dziękujemy. Rozumiem, że w dniu wyścigu możemy jeszcze się zapisać. Oczywiście, oczywiście można się zapisać. Bieg startuje o 12, czyli o 11 jeszcze zdołamy się zapisać na listę. Główny bieg jest o godzinie 12, zapisywać się możemy jeszcze do godziny 11.30, tak więc... 28 maj, dokładnie, zapraszam. Bardzo pięknie dziękujemy za rozmowę. TVP Trójopole oczywiście objęła tę imprezę swoim patronatem medialnym, a tymczasem przenosimy się do Alicji Holik, która szukała ziół leczniczych, które teraz sobie kwitną. Znalazłaś te zioła? Czerwony kapturek, kiedy szedł do babci, w koszyczku miał powidła, jakieś ciasto, chleb i tak dalej. Ja dzisiaj mam coś nieco innego. Ja mam mianowicie, drodzy Państwo, zioła. Ponieważ teraz, kiedy już ta wiosna rozpędziła się nam na dobre, te zioła możemy zbierać. Ze mną jest pani Martina, zielarka z Groźca. Dzień dobry. Pani Martino, właśnie, co ja mam w tym koszyczku? W koszyku ma pani zioła, które obecnie się zbiera na przełomie maja i czerwca. I z większości z nich, bo nadchodzi noc kupały, 23 czerwca będzie, i z większości z nich robiono wianki. Kobiety robiły sobie wianki. Czy to coś oznaczało szczególnego? Tak, dziewice robiły te wianki i puszczały je później na wodzie i mężczyzna wyłowił wianek, to do niego należała później ta panna. Mhm. Tutaj mamy różne zioła, jak Państwo mogą zobaczyć. Wyciągam pierwsze lepsze z brzegu. To możemy znaleźć na każdej łące, tak naprawdę. Co to jest, proszę powiedzieć? To jest krwawnik pospolity. Niestety przez te mrozy jeszcze nie kwitnie, a powinien. I on jest bardzo dobry na wszelkiego typu, jak ktoś ma problemy z jelitami, z układem pokarmowym, czy problemy z krążeniem, albo brzydko mu z buzi pachnie, to wtedy właśnie polecam zrobić napar z liści i kwiatostanów. Obecnie powinno się je zbierać właśnie.
Tutaj wyciągam kolejne, takie dosyć szerokie liście. Uwaga. Co możemy z tego zrobić i przede wszystkim co to za zioło? To jest lilak pospolity. On ma kwiatostan, tego ma bardzo dużo witaminy C, także jest bardzo dobry na wszelkie gorączki, bóle i tak dalej. No. Nasza prezenterka prosiła zapytać, które z tych ziół, które tutaj mam, jest dobre na poprawę kondycji cery. Na poprawę kondycji cery? Myślę, że glistnik jaskółcze ziele będzie z tego dobry. Skrzypu niestety tutaj nie mamy, bo skrzyp rośnie na innych trochę glebach i pod lasem, także no, tutaj, gdzie się znajdujemy, tego nie będzie, ale właśnie skrzyp jest dobry na cerę, skrzyp jest dobry na paznokcie, poprawia również wzrok, tak. Czyli dużo zalet tych ziół, drodzy Państwo, czyli warto wybrać się na łąkę i znaleźć takie naturalne lekarstwa, których teraz mamy dostatek. Polecamy oczywiście wszystkim wyjście na łąkę, ale najlepiej jak będzie tak słonecznie i pięknie. No dzisiaj tak średnio chyba jak będzie. Jak Wiedźmina, to się nazbierałem ziół, więc mi wystarczy. Dzień dobry. Dziękujemy wszystkim Państwu na Facebooku za obecność. Zapraszamy jutro o tej samej porze. A teraz zapraszamy do przejścia przed telewizorem lub do skorzystania z aplikacji TVP Stream. A na naszej kanapie już kolejni wspaniali goście. Aleksandra Kierata, dziennikarka TVP Trzeopole. Mariusz Gnoiński, autor programu Złote Dziecko, kierownik kampusu w Spale. A także Bartłomiej Bąk, sztangista, mistrz Europy 2015, medalista Igrzysk Olimpijskich. A jakbyś zaczęła wymieniać te wszystkie. No właśnie tak wypisałam sobie te takie, wiesz, co mi się najbardziej podobały. Dzień dobry. Witamy serdecznie, a porozmawiamy o programie Złote Dziecko. Jesteśmy po zgrupowaniu w Spale, które miało miejsce w ubiegły weekend. Olu, ty tam byłaś razem z Tomkiem Kucem, naszym operatorem, i tworzycie program właśnie, który będzie pokazywał to, jak młodzi sportowcy szlifowali właśnie tam formę pod okiem mistrza Bartłomieja Bąka. To może kilka słów od ciebie na początek. Na początku myślę, że warto powiedzieć o samych bohaterach tego programu, czyli o dzieciakach, które absolutnie skradły moje serce. Dzieciaki bardzo zdyscyplinowane. Ja naprawdę je podziwiam, bo muszą wstać wcześnie rano, idą na trening, później do szkoły, później kolejny trening i one sobie dają w tym wszystkim radę. Mało tego, mają jeszcze dużo energii. Na przykład na zgrupowaniu, po takich naprawdę forsownych i wyczerpujących treningach, one jeszcze miały siły na zabawę. I to nie przed laptopem, przed komórką, tylko na dworze. Bawiły się w chowanego, w ganianego. Także ja jestem nimi absolutnie zachwycona. Rzeczywiście wyjątkowe złote dzieci. Panie Mariuszu, a jak wyglądało to zgrupowanie? To było faktycznie takie sportowe zgrupowanie, na jakie jeździł Bartłomiej Bąk, czy jak to wyglądało? Znaczy, najlepiej by się wypowiedział Bartek na ten temat, natomiast ja uważam tak, że to było typowe zgrupowanie sportowe. Oni zaczynali dzień o godzinie 8 rano rozruchem, który trwał 30-40 minut, w zależności od tego, jak to wszystko wychodziło. Potem przyszliśmy na śniadanie. Mieli godzinę do przygotowania się do treningu właściwego, który odbywał się albo z Bartłomiejem, albo z Anią Kiełbasińską, albo z Arturem Wasią, albo z Agatą Kozubowską. Trwało to godzinę, czasami godzinę 30. Organizacja szybka na obiad. Odpoczynek po obiedzie, ale też nie taki odpoczynek bierny, tylko czynny, dlatego że były warsztaty z trenerem mentalnym, które się odbywały przeważnie właśnie po obiedzie, żeby tę godzinę, czy półtorej godziny jeszcze organizm odpoczął po jedzeniu. No i po zajęciach, po tych warsztatach szli na kolejny trening, po treningu kolejne zajęcia, kolacja i tak całe 4 dni. Tak naprawdę to był taki dobry kamp dla tych dzieci, ale tak jak tutaj powiedziała przedmówczyni przed chwilą, no po prostu zyskali energią, oczy cieszyło wszystko, co oni robili. To było tak miłe, tak sympatyczne i sposób, jak oni tą wiedzę chcieli od każdego z tych sportowców, wybitnych sportowców, trzeba zaznaczyć, łapać, dowiedzieć się czegokolwiek, jak to wygląda, jak być profesjonalnym sportowcem, jak życie wygląda, no super. Przeżycie niesamowite, połączone z bardzo dużą ilością treningu, bo to były testy, treningi, tego było naprawdę dużo.
Bartku, to jakie pytania najczęściej zadawały ci złote dzieci podczas tego zgrupowania? Pytania były różne. Nawet mieliśmy spotkanie, gdzie każdy opowiadał o swojej dyscyplinie. To najśmieszniejsze pytanie ze strony dzieci padło tak, gdzie ja swoją żonę poznałem, więc te pytania były bardzo różne. Ale na temat sportu też było oczywiście bardzo wiele pytań. My na wszystkie odpowiedzieliśmy. Dzieci siedziały, słuchały. To było bardzo, bardzo ciekawe i przede wszystkim też dla nich przeżycie takie, gdzie ja siedzę, opowiadam o tym, jak ja dochodziłem na ten szczyt sportowej kariery, a te dzieci wszystkie siedzą i patrzą na mnie i słuchają. I ja też starałem się im przekazać to, co oni w przyszłości będą robili, czyli jak osiągnąć sukces, co trzeba robić, żeby na ten wysoki poziom się po prostu pomalutku wchodzić. No i to one po prostu siedziały grzecznie i słuchały, więc wszyscy byli zadowoleni. A na wspólnym treningu ty miałeś okazję pokorygować troszeczkę jakieś błędy, które no, zapewne jeszcze się zdarzają. Oczywiście, to nie była korygacja błędów, tylko tą młodszą grupę całkowicie trzeba było ustawić. Ale zapewne wskazówek wiele przekazałeś. Bardzo wiele, bardzo wiele. I trzeba było mówić głośno, ponieważ te dzieci, wulkan energii, wszędzie ich pełno, wszędzie biegały, latały, ale był porządek, była dyscyplina u mnie na treningu. Każdy miał taki, nawet z tej młodszej grupy, kijek taki. I przede wszystkim szlifowaliśmy technikę. Technikę, chociaż te dzieci na kijkach, no to się nudziły. No co mi tu, panie, kijek mi tu dajesz, my na sztangę chcemy. My na sztangę chcemy. Ale była sytuacja taka, że na przykład przysiady dzieci robiły już na gryfie na 20 kg, nawet ładnie, technicznie. Oczywiście, mówię, tylko pod względem tego, żeby to wszystko było prawidłowo robione, prawidłowy ruch i się skupialiśmy przede wszystkim na tym, żeby technicznie ich nauczyć tego. A Bartek, zastanawiała mnie jeszcze jedna rzecz. Żeby zostać złotym dzieckiem, to z tego, co dobrze pamiętam, trzeba było mieć nie tylko wyniki w sporcie, ale też w nauce. I czy to się teraz przekłada jedno na drugie, że jeżeli masz dobre wyniki w nauce, to masz większe szanse na dobre wyniki w sporcie? Oczywiście, że tak. No, sport jest sportem, ale przy sporcie trzeba myśleć też oczywiście. Trzeba mieć dobrze poukładane w głowie, bo ja znam bardzo wiele przypadków ludzi takich, którzy się zapowiadali na naprawdę bardzo dobrych, wybitnych sportowców, no ale niestety nie mieli dobrze poukładane w głowie, więc gdzieś ta kariera uciekła, przewinęła się przez palce, prześlizgnęła się i nie było żadnych sukcesów. A te dzieci są mądre, bo są zdolne, bardzo pracowite, no i dobrze się uczą i wiedzą, czego chcą, co chcą osiągnąć przede wszystkim. Panie Mariuszu, w jakim wieku są te dzieci, powiedzmy? To był pierwszy kamp łączony, czyli dwie grupy, od 7 do 12 i od 13 do 17 lat. Okazało się, że połączenie tych grup było strzałem w dziesiątkę. Dlatego, że te starsze dzieci naprawdę starały się pokazać wszystko, co najlepsze. Pomagały, w ogóle zintegrowaliśmy takie pary ze sobą, tak? Każdy ze starszych odpowiadał za kogoś młodszego, musiał go pilnować, więc też uczył takiej jak gdyby dyscypliny w tym wszystkim i odpowiedzialności. Druga rzecz, tak jak tutaj było wspomniane, ten kamp to był przede wszystkim pokazanie, jak zauważyliście, były trenerzy różnych dyscyplin. Każde dziecko w swoim wieku ma jak gdyby różnego rodzaju dysfunkcje, albo problemy koordynacyjne, albo problemy siłowe. I teraz dobranie tych dyscyplin polegało na tym, żeby móc to skorygować, pokazać. I teraz dzieci, jeżeli program jest od 7 roku życia do 17, to teraz wyobraźmy sobie, to jest model programu, który nie jest tu i teraz. To jest model, który ma trwać dla niektórych dzieci 10 lat. I teraz zobaczmy, przez 10 lat, ile my rzeczy możemy poprawić u tych dzieci, zapobiec kontuzjom. I nie patrzymy, że one ma wynik zrobić teraz, tu, w tym momencie. Mhm. Tylko żeby on, kończąc 17 lat, był pełnowartościowym sportowcem, przygotowanym mentalnie, psychicznie i fizycznie do tych wyrzeczeń, które są związane z życiem sportowca. I wtedy my tak naprawdę stworzymy kompletnego zawodnika, który poradzi sobie ze stresem, poradzi sobie z tym, kiedy będzie mógł przegrać walkę, poradzi sobie z tym, jeżeli będzie miał problemy emocjonalne, a oprócz tego będzie mocny fizycznie. Więc tutaj połączenie tych dwóch grup okazało się naprawdę super przeżyciem i to było widać w każdym momencie, naprawdę. Ja dalej jeszcze mówiąc o tym, to żyję tym i mi się taka gęsia skórka i radość na skórze pojawia, bo to było coś super, specyficznego i niepowtarzalnego. Ciekawe, bardzo pięknie, Ola dziękuję. Leniła, czy jednak tam... Ola również tam szkoliła dzieci z występów przed kamerą. A jak Tomek pracował, biegał za tymi dzieciakami z kamerą. No mogli państwo to zobaczyć. Dobrze, że jest taki wysportowany. Super, jak zobaczyłem o 8 rano Tomka na bosaka, który tam ugina za tymi dzieciakami, a dzieciaki rano, to jest taki fajny też podział, bo dzieciaki rano
te małe, to się ścigały na rozgrzewce. Właśnie Tomek tam widzimy na ekranie. A Tomek tam z tą kamerą za nimi nagina, pokażcie, żeby... czy jest boso. Ale widać od razu wcięcie talii, nie? Inaczej wygląda. Ale no, kiedy będziemy mogli oglądać efekty w takim razie na antenie tego biegania Tomka na boso? Pod koniec tego roku prawdopodobnie. Z tego względu, że jeszcze mamy dwa kampy stacjonarne, czyli w Opolu. Teraz organizator, pan Mariusz, jest na etapie ustalania, kiedy odbędzie się drugi. W takim dziękujemy razie, bardzo. Dziękujemy pięknie. No dziękujemy. I czekamy na efekty na naszej antenie oczywiście i na kolejne zgrupowania. To dobrze, że taki program jest w naszym województwie. Bardzo się cieszymy. A tymczasem przenosimy się do Ali Holik. Zbiera zioła. W poprzednim wejściu pytałam, które z ziół najlepsze zna poprawę kondycji cery. Iwona prosiła, żebym o to zapytała. Teraz zapytam w imieniu Kacpra, ponieważ Kacper już niestety, drodzy Państwo, siwieje troszkę po boczkach, także my tu mamy zioło bylice. Pani wspomniała wcześniej, że to tutaj, o, może zerwiemy kawałeczek, że to jest dobre na wszystko. Czy ja to mogę zabrać koledze? Tak, bardzo proszę. To ja zabieram całe tutaj. Kacper, tylko wszystko proszę, dla ciebie. Tylko proszę uważać właśnie z tym ziołem, bo ono jest też niebezpieczne, bo powoduje zatrucia pokarmowe w nadmiernych ilościach, jeśli się zażyje. No i nie wiem, czy pani wie, ale z bylicy powstaje alkohol. To Kacper będzie w niebo wzięty. Absynt produkuje się z bylicy i w magii ludowej kiedyś starsze kobiety, które kogoś bardzo nie lubiły, podkładały mu właśnie pod łóżko bylicę i jeszcze inne zioła i to miało powodować, że ktoś popadnie w alkoholizm. Ojejku, drastycznie nam się troszkę zrobiło, ale właśnie pani wspomniała o tej magicznej stronie ziół. Podobno są zioła, które można tylko o określonej porze dnia i nocy gdzieś tam suszyć i zrywać. Które z tych ziół to są? Na przykład krwawnik zbieramy i suszymy jedynie wtedy, kiedy jest na dworze powyżej 30 stopni. Czyli tak już właściwie bardziej w czerwcu, prawda? I na przykład właśnie wracając do tej bylicy, która jest bardzo ciekawym ziołem, ją zbieramy przed pełnią księżyca i suszymy w trakcie pełni księżyca, bo to jest zioło księżycowe, że tak powiem, i należące do kobiet. Antyczni Grecy wierzyli, że te zioło powstało przez łzy bogini Artemidy. Rozumiem. Więc jest poświęcone kobietom i również w bylicy wplatało się wianki. Ja też tutaj widzę zasuszone zioła, tak. Czyli rozumiem, że te trzeba dużo wcześniej przygotować. Owszem. Co to za zioło? Proszę powiedzieć, do czego służy. To jest liść melisy, która służy, jak ktoś ma problemy z oddychaniem, to wtedy jest bardzo dobra, ale również na uspokojenie. Ja tutaj widzę ten największy słoiczek. Tutaj co mamy? To jest dziewanna. Jeśli ktoś ma problemy ze snem, to wtedy właśnie polecam to. Rozumiem. Więc drodzy Państwo, ja z takim koszykiem przygotowanym wracam do redakcji. Myślę, że nie jedna osoba na tym skorzysta, także zabieram to ze sobą, a drodzy Państwo, polecam właśnie przejście faktycznie na tę łąkę, żeby zebrać sobie teraz te zioła. Medycyna alternatywna, medycyna naturalna. Skorzystamy, Kacprze, prawda? Zdecydowanie. Ty na siwe włosy, ja na cerę. Tak, a wśród takich rzeczy alternatywnych na przykład można leczyć się chodząc boso. I nasz cesarz internetu, Michał Pogoda, który teraz opowie o internecie, chodzi boso. Proszę zobaczyć. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Boso nie chodzę, tylko siedzę. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, że jak Kacper zapowiada prognozę pogody, to zawsze pada, więc może proszę napisać na Facebooku, co Państwo na ten temat sądzicie. Może to w jakiś sposób zmienimy. Niemniej jednak, przechodząc do tego, co słychać w naszych mediach społecznościowych, nie milknie wrzawa wokół Festiwalu Opolskiego. Możecie Państwo znaleźć wiele materiałów na ten temat na naszej stronie internetowej, w Facebooku, jak również na Twitterze. Tutaj mam nadzieję, że Państwo to widzicie. Między innymi rozmowa Łukasza Żygadły z Zbigniewem Górniakiem, publicystą Radia Opole. Wczorajsza rozmowa dnia. Serdecznie polecam. Zapraszam również na naszego YouTube'a, gdzie znajdziecie Państwo większość programów, które dla Państwa przygotowujemy. Programy poukładane są w playlisty, także specjalnie dla Was, po to, żebyście mogli je łatwo znaleźć. O polskiej poranku, Studencki Kwadrans, który dziś... W tym tygodniu, jutro, ma swoją premierę. Wieść niesie, że Opole ma 800-lecie. Również bardzo interesujący program. Serdecznie zapraszam. A przechodząc do Facebooka, zakończyły się Dni Opola. Między innymi loty balonami, które cieszyły się ogromną popularnością. My stworzyliśmy dla Państwa specjalny album, do którego Państwo przesyłaliście zdjęcia. Za wszystkie zdjęcia serdecznie dziękujemy. Naprawdę...
poziom tych zdjęć był bardzo wysoki, więc tym bardziej było nam miło je publikować. Były również dni Nysy, w których nasz oddział uczestniczył. W niedzielę o godzinie 10 rano specjalnie dla was z Nysy przygotowaliśmy specjalne wydanie programu O Polskiej o poranku. Cały ten poranek znajduje się na naszym Facebooku. Była transmisja live specjalnie przygotowana z tego powodu. Ponad 7 tysięcy wyświetleń. Serdecznie dziękujemy. Oczywiście możecie państwo sobie zobaczyć, ci, którzy nie widzieli. A na sam koniec materiał z Kuriera Opolskiego, który cieszył się bardzo, bardzo dużą popularnością, to materiał Oli Kierety, która przed chwilą gościła na naszej kanapie tutaj, dotyczący młodej dziewczyny z Głuchołaz, która otrzymała pomoc finansową od papieża Franciszka. Także serdecznie dziękujemy za wszelkie pozytywne komentarze, udostępnienia, których jest ponad 30. Ja państwu za dzisiaj już serdecznie dziękuję, życzę miłego dnia i do zobaczenia za tydzień. Pogodnego przede wszystkim. Ja żałuję, że nie pokazaliśmy tych nagich stóp faktycznie Michała. I nikt się nie skusi chyba, żeby pokazać. On już ucieka tym bardziej. Tak, już nie pokażemy. Co zrobić? No trudno. Po prostu chciał to zachować dla siebie, nie chciał się tym chwalić na antenie. Tak, dlatego ja go pochwaliłem i zrobiłem zdjęcia, które potem wrzucę na Facebooka TVP 3 Opole. A tymczasem zmieniamy temat. Na naszej kanapie już pani Aleksandra Starczewska-Wojner z Archiwum Państwowego w Opolu. Witamy pięknie. Dzień dobry. A porozmawiamy o konkursie Podziel się wspomnieniami. Dlaczego chcemy się dzielić wspomnieniami? No i z kim się mamy dzielić? To konkurs przygotowany specjalnie z okazji 800-lecia miasta Opola przez Archiwum Państwowe w Opolu, prezydenta miasta Opola, no i Telewizję Opolską. W konkursie tym chcemy namówić Opolan, żeby nagrali swoje własne wspomnienie. Wspomnienie opowiadające o osobie, miejscu, być może którego już dzisiaj nie ma, obiekcie, które wspominamy, czy własnych przygodach w Opolu. Konkurs jest skierowany do praktycznie wszystkich grup wiekowych. Rozpoczynamy od dzieci szkolnych aż po dorosłych i tak też jest podzielony na kategorie, czyli będziemy oceniać dzieci w najmłodsze z klas 1 do 3, później od 4 do 6, odrębnie klasy gimnazjalne i ostatnią kategorię będą stanowili już uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe. Ale są bardzo przyjemne nagrody. Bardzo przyjemne nagrody. Ale nim powiemy o nagrodach, to ja bym chciała właśnie państwu takie przykładowe wspomnienia zaprezentować. Zobaczmy teraz je. Cześć, jestem chłopak z Odrza. Wychowałem się na ulicy Bończyka. Moje wspomnienia z Opola. Zawsze z chłopakami biegaliśmy na Plac Jordanowski, na Placu Kazimierza. Graliśmy od rana do wieczora w piłkę. Boisko było betonowe, ale to nam nie przeszkadzało. Graliśmy do upadłego. Do tej pory mam zdarte kolana. To były najprzyjemniejsze chwile moich dziecięcych lat. Nagraj swój filmik i wyślij do archiwum. Mam na imię Ewelina. Moje wspomnienie związane z Opolem to przede wszystkim osiedle Habry, na którym się wychowywałam. Do dziś z przyjemnością tam wracam z powodu pięknych zielonych drzew i ogromu tych drzew. Oprócz tego, to co najbardziej zapamiętałam, to widok z mojego okna na kamieniołomy, a zaraz za nimi wspaniała Sylezja, którą zresztą większość z nas i was zna. Ale przyjemne było to, że chodziliśmy tam razem, paczką, najpierw będąc w szkole podstawowej i potem jeszcze w szkole średniej. Wędrówki tam latem odbywały się pieszo, bo jeszcze nie wszyscy mieliśmy rowery. I to było cudowne miejsce i myślę, że zawsze takie pozostanie, pomimo tego, że zmieniamy się my i zmienia się Opole. Drugie wspomnienie to ulica Krakowska i stary dom towarowy Centrum. Dzisiaj młodzi ludzie zupełnie nie mają pojęcia o tym, jak wyglądały domy towarowe kiedyś, jak wyglądały centra handlowe. I pamiętam takie zdarzenie, kiedy właśnie z rodzicami wybrałam się po pierwsze swoje eleganckie buty i po pierwsze elegancki płaszczyk i poczułam się niesamowicie dumna, że mam coś z domu towarowego, pomimo tego, że większość z nas nosiła dokładnie to samo. Zachęcam was wszystkich do tego, abyście nagrali swoje wspomnienia i wysłali je do archiwum. Dziękujemy bardzo. Miło tak powspominać, no tak, naprawdę. Miło, tylko że jest jedna ważna uwaga. Jak nagrywamy, to nie trzymamy telefonu tak, tylko trzymamy telefon tak.
No bo telewizory nie są tak, a my oczu nie mamy tak, tylko mamy oczy tak. No i to bardzo ważna zasada, jest nawet taka akcja w internecie: don't do vertical videos. Tak, a dlatego Państwu przekazujemy tę wskazówkę, ponieważ, tak jak Kasprze wcześniej wspomniałeś, są fantastyczne nagrody do zdobycia, między innymi dla dorosłych uczestników staż operatorski w TVP Trzy Opole, a ten staż zdobędą właśnie ci, którzy najlepsze filmiki nakręcą, prawda? Tak, no już będą wiedzieli, że trzeba poziomo, a nie pionowo, prawda? Ja tego nie wiedziałam i postarałam się nakłonić do wspomnień ludzi przechodzących koło Orlika. Także zgodzili się, nagrali swoje wspomnienia, chociaż troszeczkę się krępowali na początku, pytając, gdzie one będą publikowane. Tak? Mówiłam, że na Facebooku ukażą się, żeby namówić do naszego konkursu. No i troszeczkę odwagi i wspomnienia zostały nagrane. Te wspomnienia, które Państwo widzieli, właśnie były nagrywane z biegu, więc nie wymagały specjalnych przygotowań. Wystarczyło tylko troszeczkę odświeżyć pamięć i postarać się przypomnieć sobie rzecz, która nam się wydaje przyjemna, warta wspomnień. No i takich uwagi. Wspomnień chyba każdy Opolanin ma bardzo dużo. A pani, takie jakieś swoje wspomnienie? Ja myślę, że moje wspomnienie chyba wiąże się z dawnym placem Telmana, bo dzisiaj to już jest plac Daszyńskiego, więc mało kto pamięta z młodych ludzi, prawda, który to był plac Telmana. Tam mieściła się szkoła podstawowa numer 1, która dzisiaj jest przecież na ulicy Reymonta, czyli mamy i zmianę nazwy placu i mamy instytucję, która się przeniosła. No ta szkoła była wyjątkowa, bo to jest najstarsza szkoła w Opolu, z wielkimi kamiennymi filarami w środku każdego korytarza, więc ona też wygląda zupełnie inaczej. Chyba z takich starych szkół to mamy tylko jedynkę i dawną, no dzisiejsze gimnazjum numer 5, które też było budowane w podobnych latach. I fontanna, która była czasowo uruchomiona właśnie na placu Telmana, na placu Daszyńskiego. Wtedy dzieci wybiegały na długiej przerwie, żeby skorzystać z uroków czynnej fontanny. To innymi słowy zachęcamy do tego, żeby wysyłać. Dokładnie tak. Zgłoszenia można wysyłać w dowolnym formacie na płycie CD lub DVD do 26 maja. Tak, tylko do piątku. Tylko do piątku, także trzeba się pospieszyć, drodzy Państwo. Naprawdę warto wziąć udział. Pięknie dziękujemy za rozmowę w naszym studiu. Dziękuję i bardzo. Zachęcamy. No, może Kacper, ty coś nagrasz też? A oczywiście, że nagra. No to spróbujemy. Za chwilę rozmowa z zespołem. Dziękujemy bardzo. No i są już wszyscy artyści razem z nami. To Kamila Juszczyka, czyli gitarzysta, wokalista, autora tekstów i muzyki. Poprosimy, żeby przedstawił resztę zespołu. Po mojej lewicy Łukasz Wierzbicki gra na basie, Krzysztof Potok gitara i mój brat Mateusz Juszczyk bębny. Wczoraj graliście na Piastonaliach. Rozbawiliście opolskich studentów. Jak poszło? Pogoda dopisała nam, bo mimo tego, że miał być deszcz, było bardzo fajnie. Miłe przyjęcie przez opolską publiczność. Do tego w końcu mogliśmy przyjechać do Opola i zagrać taki pełnowymiarowy koncert, bo rok temu byliśmy na festiwalu piosenki studenckiej, zimowej piosenki, którą wygraliśmy i w tym roku mogliśmy się zaprezentować już tak pełniej. Słuchajcie, tak słuchając waszego zespołu, to ja odnoszę wrażenie, że wokal Myslowic tak, z muzyką dokładnie. Kings of Leon. No to miłe porównanie. Jeszcze nie słyszeliśmy porównania do Kings of Leon, więc fajnie zawsze coś nowego usłyszeć. Dziękujemy. Ale to nie jest tak jakieś dla was właśnie obraźliwe, że wokal Myslowic, czy to właśnie buduje jeszcze was zespół? Buduje jak najbardziej. Nie, tak jak często mówię, nie ma co się obrażać na to, że ktoś nas porównuje do jakiegoś zespołu, bo to jest bardzo wiele osiągnął. Bo to jest bardzo naturalne. Wy też osiągnęliście wiele. Trzymam nawet to w swoich rękach. O, nie będę ruszał. O, czekaj, tak. O, teraz widać dobrze. Płyta. Tak. Kilka słów o tej płycie, co tam znajdziemy. Wydaliśmy w październiku płytę, to jest nasz debiutancki krążek, 11 piosenek. Wszystkie po polsku, śpiewamy po polsku. Co jest dla nas bardzo ważne, żeby się porozumiewać w ojczystym języku u nas w kraju. Do zakupienia w sklepach muzycznych, na internecie. Co znajdziemy na tej płycie? Który utwór może szczególnie gdzieś tam wam w sercu zapadł?
Chyba każdy ma coś swojego. Każdy ma coś swojego każdy, ulubionego. Każdy ma swój ulubiony. Dokładnie. No to jak to wygląda po kolei u was? Którym wasz ulubiony? No. Mogą być dwa? Mogą być dwa. Mogą być dwa, ale reszta nie może odgapiać wtedy. Tak będzie ciężko wybrać, ale wymyślecie taki najbardziej nośny i zwykły dzień. To dla mnie takie dwa. Czyli wymyślacie to ten utwór, który usłyszeliśmy dzisiaj na początku programu. Tak, a ten drugi utwór, który usłyszymy na końcu, to czyj ulubiony? Kochanka. Chyba nikogo mój. Chyba mój. No, jeden z dwóch. O, jeszcze nie jeden chcę... z dwóch. No tutaj tak dwa jest lepiej wybrać. Tak, a skąd jesteście w ogóle? Skąd przyjechaliście? Pochodzimy w większości z Tarnowa. Mhm. Łukasz... Nie pochodzi z Tarnowa. Ale okolice Gorlic, więc dokładnie. Jakby cały czas jesteśmy małopolskim zespołem. Na co dzień już mieszkamy w Krakowie. I początkowo jak zespół powstawał, to wszyscy byliście z jednej szkoły muzycznej, tak? Tak, dokładnie. Szkoła Muzyków Rockowych w Tarnowskim Centrum Kultury. Tam powstał zespół i tam zagraliśmy swój pierwszy koncert i tam się uczyliśmy grać na instrumentach. A jakie plany na przyszłość? Gdzie będzie można was zobaczyć? Bierzecie udział w kolejnych konkursach? Jak najbardziej. Zgłaszamy się do różnych konkursów w tym roku. Jeszcze będzie można nas zobaczyć w lecie w naszym rodzinnym mieście oraz na jednym z letnich festiwali. Ale nie mówię. To nie zdradzajcie. Nie chcą zdradzić. No dobrze, dziękujemy wam bardzo serdecznie. Za chwilę jeszcze Kochanka w waszym wykonaniu, ale to za chwilę. Nie bez powodu trzymam tę płytę zespołu Say Yes w swoich rękach, bo zaraz przekażę ją naszemu kierownikowi, cesarzowi internetu. A może dla państwa, kto pierwszy, ten lepszy, tak? Kto zadzwoni do nas? No to możemy tak zrobić, dobrze, to podajmy ale numer. Ale mówi tutaj nasza kierowniczka, że lepiej na Facebooku, więc zapraszamy no na to, Facebooka. No telewizja tak. Na żywo, dużo się dzieje. Dokładnie tak, w takim razie tutaj dostaliśmy przed chwilą informację, że konkurs będzie na Facebooku. Zapraszamy tak. Państwa do uważnego śledzenia właśnie naszej strony facebookowej, a tymczasem przed nami program Macieja Nowaka, tak czy owak, którego gościem będzie pani Barbara Zając, wójt gminy Pokój. No to jeszcze zapraszamy na występ zespołu Say Yes, to będzie utwór Kochanka, czyli numer 8 na tej płycie, którą można zaraz zdobyć na naszym Facebooku. A za dzisiaj dziękujemy bardzo serdecznie. Widzimy się w piątek w Dzień Mamy. Tak przypominamy wszystkim tym, którzy zapomnieli. Tyle dni nie widziałem cię. Od dawna już nie poczułem, co to sen. Zostawiłaś w mojej głowie chęć, by jeszcze raz poczuć zapach róż, smak twoich ust. Potrafię kontrolować się, wokół ciebie zwariował cały świat. I nie wiem, jak zrozumieć to, że do dziś czuję oddech twój, szept zakazanych słów. Bo ja wciąż widzę cię, bo ja wciąż widzę cię, bo ja wciąż widzę twój zniewalający wzrok. Bo ja wciąż widzę cię, bo ja wciąż widzę cię, bo ja wciąż widzę twój zniewalający wzrok. Pozostał tylko gorzki smak, znów pogubiłem się.
nagle prysnął czar. Przeżywam namiętności brak, gdzie zostawiłaś mnie. Bo ja wciąż widzę cię, bo ja wciąż widzę cię, bo ja wciąż widzę twój zniewalający wzrok. Bo ja wciąż widzę cię, bo ja wciąż widzę cię, bo ja wciąż widzę twój zniewalający wzrok.